Blisko milion sztuk papierosów z nielegalnego obiegu, dodatkowo około 14 tysięcy tabletek ekstazy i pół kilograma innych narkotyków. Taki łup zabezpieczyli w poniedziałek mikołowscy funkcjonariusze. Łącznie papierosy i narkotyki warte były blisko 1 300 000 złotych. To największe znalezisko mikołowskich funkcjonariuszy w historii. Policjanci kontrabandę odnaleźli w poniedziałek. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili, że w jednej z posesji na terenie Mikołowa najprawdopodobniej znajdują się duże ilości nielegalnego tytoniu i papierosów. Rzeczywiście, na miejscu policjanci natrafili na ogromne ilości papierosów. Jak się jednak okazało, w mieszkaniu znajdowały się nie tylko wyroby tytoniowe. Podczas przeszukania domu oraz garażu policjanci zabezpieczyli blisko 1 000 000 sztuk nielegalnych papierosów bez polskich znaków akcyzy. Ponadto urządzenie do pakowania papierosów, szablony opakowań, a także ponad 14 tysięcy tabletek ekstazy. Ponadto policjanci ujawnili pół kilograma innego narkotyku, silnie psychoaktywnego 2CB. Wstępnie wartość strat szacuje się na kwotę około 800 tysięcy złotych. Na tyle został uszczuplony Skarb Państwa. Natomiast jeżeli chodzi o czarnorynkową wartość narkotyków, wynosi ona na pewno powyżej 350 tysięcy złotych. 37-letni wytwórca papierosów został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.